Witam Was na moim kanale, nazywam się Włodek i witam na moim kanale o elektromobilności. Teraz jedziemy w Tesla Model 3 Lot Grange, to nasz samochód rodzinny. Posiadamy go już trzeci rok, mamy 82 tysiące kilometrów przebiegu i to zwiększa się. Mamy już swoją degradację i dzisiaj chcę pogadać o zasięgu, jak już mamy nie nowy samochód, z największą baterią, jak to jest. Więc jak wracałem, jak tam jechaliśmy w tą stronę, to musieliśmy robić pierwszy postój, jadąc z normalnymi prędkościami autostradowymi, czyli 140 km na godzinę na tempomacie, na autopilocie. I potem, nie wiem, jak było ograniczenie 100 km na godzinę, to jechaliśmy 110 plus 10. To z taką prędkością, w zimnych warunkach, kiedy jest wiatr albo deszcz, to trzeba zrobić pierwszy postój dla nas. Gdzieś w okolicach 240 km od domu. Wtedy robiliśmy pierwsze ładowanie na Ionity i Kutno. I wyjechaliśmy ze Starogardu Gdańskiego, jechaliśmy do Warszawy. W Ionity i Kutno mieliśmy tam chyba 7% naładowania baterii. Tak i wtedy mieliśmy zasięg. Można było jechać trochę dalej, ale ja generalnie ja nie jeżdżę tak na styk, żeby dojechać na zero. Ja preferuję mieć gdzieś ten buffer 10%, raptem coś, bo raptem ładowarka nie działa, to można pojechać do następnej. Teraz już na następnych MOP-ach są ładowarki jeszcze przed skrzyżowaniem, przed zjazdem na A2. Nowe ladowarki Greenwaya są, jedna 65, druga 150 kW, co jest bardzo dobrze. Więc taki był zasięg słabszy. W zimnych warunkach, takich zimowych, ale teraz mamy 21-22 stopni Celsjusza. Na klimatyzacji mamy 20,5 stopni ustawionych, więc prawie idealne warunki, słoneczko świeci i prawie nie ma wiatru, bo widziałem, że wiatrzaki nie kręcą się, albo są wyłączone, albo nie ma wiatru, prawie żeby tam ich rozkręcać. Więc takie idealne warunki dla samochodu elektrycznego i jedziemy. I co? Pierwszy postój nie musimy robić już na Ionity Kutno, ponieważ będziemy mieli za dużo stan naładowania. Pierwszy postój teraz nam eBeta Route Planner sugeruje zrobić na MOP Nowostawy. To jest pierwszy MOP na dwójce z stacjami Ionity. Ale też robimy sobie bufor, tam oczekujemy być z naładowaniem 9 lub 10%. Dlaczego zostawiamy sobie bufor? Nie jedziemy szybciej, no bo znowu coś może złego się zadziać z tym Ionity. Dlaczegoś ta stacja jest awaryjna. Tam są cztery ładowarki, cztery stanowiska, z czego dwie ładowarki nieczynne i świeciła się jedna w użyciu, a druga dostępna. Natomiast eBeta Route Planner pokazywał je na czerwono. Więc zobaczymy, się okaże. Jeżeli nie uda się nam tam podładować, to następna ładowarka do 200 kW Greenway, a dla mnie to do 152 kW mojej Tesli, jest trochę dalej autostradą. Tam już mogę sobie w razie czego awaryjnie pojechać wolniej i dotrzę do tej drugiej ładowarki bez problemu. A czas ładowania w zimnych warunkach, żeby dojechać do Warszawy, to musieliśmy stać w Ionity Kutno 20 minut. Teraz mamy warunki letnie, to musimy stać do 10 minut. Nawet nam coś pisało 8, 6, 8, 9, no to zależy od tego, ile zasięgu będziemy musieli uzupełnić. Więc oczywiście latem elektrykiem dużo lepiej się podróżuje, dużo szybciej, mniejszymi postojami, rzadszymi postojami na ładowanie. Dobra. Dzięki i do zobaczenia.